Witajcie w kolejnym materiale na kanale Gracz Fan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco, gdyż w ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Smakosz jest jedną z najbardziej tajemniczych istot, która raz na 23 lata budzi się, polując przez 23 dni na ludzi, aby pożywić się ich ciałami i zregenerować swoje niszczujące ciało. W dzisiejszym materiale chciałem przedstawić wam, skąd pochodził i jak trafił do naszego świata. Posłuchajcie. Smakosz prześladuje ludzkość od tysięcy lat, wpisując się w historię wielu cywilizacji. Aztekowie wierzyli, że jest ich wężowatym bogiem Quetzalcoatlem, który wedle opisów przyjmował i zjadał złożone przez nich ludzkie serca podczas cyklicznych rytuałów. Indianie Cherokee również przedstawiali go w swoich opowieściach jako istotę zwaną Uktenem, najbardziej przerażającą bestię ze wszystkich mrocznych stworzeń z ich wierzeń. Żarował na ludzkości na terenie obu Ameryk i dało sobie znać również europejskim kolonizatorom, którzy regularnie notowali o przypadkach dziwnych zaginięć, zrzucając winę na lokalną ludność, co zaostrzało regionalne konflikty. Istota ta była odpowiedzialna za zniknięcie 300 kolonistów Roanoke pod koniec lat 80. XVI wieku, a także za wybicie ekspedycji, która badała niezbadane dżungle Panamy. Pojawił się on również w bardziej współczesnych czasach, wywołując m.in. pożar w kopalniach centralnej Pensylwanii w 1962 roku, w którym zginęło kilkudziesięciu górników. Według legendy powstanie Smakosza jest związane z kulturą starożytnych Indian zamieszkujących tereny półwyspu Yucatan. Żyjący tam przodkowie cywilizacji Majów wierzyli w istnienie wielu demonów i duchów, które zagrażały ludzkości. Jedna z najpotężniejszych istot, którą próbowali przywołać, była znana jako Chakai, co w ich języku oznaczało złowrogi wąż. Według opowieści Chakai był istotą, która była w stanie kontrolować umysły ludzi i nakłaniać ich do popełniania strasznych czynów. Plemię, które pragnęło przywołać Chakai, zorganizowało tajny rytuał, który miał odbyć się w podziemiach jednej ze świątyń. Przywołanie demona miało pomóc w lokalnej wojnie, która zagrażała ich istnieniu. W trakcie rytuału uczestnicy rozpoczęli składanie ofiar w postaci ludzkich ciał, wierząc, że w ten sposób przyciągną uwagę Chakai i przywołają go na ziemię. Niestety obrządek zakończył się w sposób tragiczny, gdyż demon, pojawiając się w świątyni, zaczął siać spustoszenie i mordować uczestników rytuału. Chakai, pojawiając się na ziemi, zaczął polować na ludzi i żywić się ich ciałami. Przerażeni tubelcy zaczęli szukać sposobu, aby go powstrzymać. W końcu jeden z ich odkrył, że jedynym sposobem na pokonanie demona jest uwięzienie go na wieki w głębinach ziemi. Nie czekając więc długo, starszyzna zabrała grupę ludzi, którzy przypuścili atak na Chakai, po czym uwięzili go w specjalnej grocie, z której nie mógł wyjść. Jednakże przed zamknięciem pieczary demon wykonał magiczny rytuał, który zapewnił mu wieczne życie w ludzkim świecie i zdołał wypuścić na świat swojego następcę. Tak zaczyna się historia Smakosza, który uważany jest za potomka Chakai, który odziedziczył w ograniczonym stopniu jego mordercze zdolności, przez co mógł żerować jedynie przez określony czas i przez większość czasu hibernować, ukryty w najgłębszych zakamarkach ziemi. Ja bym na waszym miejscu uważał, gdyż dzisiaj w nocy zaczyna się 23-dniowy cykl jego żerowania. Dajcie mi znać, czy jesteście przygotowani. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!